No tak, dogłębnie dowiedziałam się, będąc powiernikiem i nawet rzecznikiem, jak byłam rzecznikiem regionu, że są nam potrzebne pieniądze. Tak. No tak jak tutaj Marzenka wspomniała, no na początku wiadomo, ludzie się spotykali w domach i tak dalej. Dzisiaj dowiedziałam się, ja też pracowałam na tradycjach ze sponsorem. I uważam, że żeby się o tym dowiedzieć, nie same kroki są potrzebne. Potrzebne są nam również tradycje. Ja dopiero o tym się przekonałam, jak zrobiłam tradycję ze sponsorem. Jak od podstaw to wszystko poznałam i tak dalej. I dzisiaj spotykam się z tymi krwawymi diakonami, bo kiedyś też byłam takim krwawym diakonem. A dzisiaj się spotykam, że po co tam wysyłać gdzieś pieniądze, po co oddawać do intergrupy, po co do regionu, no a już w ogóle po co do BSK, no po co? Dzwonią osoby niektóre do BSK, no i odbiera telefon sekretarka. No i jest afera na 14 fajerek, no bo jak to? Biuro służby ma dyrektora, ma sekretarkę, no ja mam na to dawać pieniądze? Oburzenie straszne, bo nikt nie wie, ile to Biuro Służby Krajowej ma pracy. No nikt nie będzie 8 godzin pracował, służył wspólnocie bez pieniędzy. Tam normalnie jest zatrudnionych 8 pracowników. Na pełnym etacie, od ubiegłego roku jest dyrektor, nowy dyrektor, cały czas zawsze był dyrektor w Biurze Służby Krajowej, sekretarka, webmaster, pracownik od składania literatury, biuletynów i tak dalej. I te osoby normalnie pracują. To nie to, że ktoś ma służbę, w pliku jest służba. W plikach naszych jest służba, to nie jest praca. Dopóki nie bierzemy pieniędzy za naszą pracę, to jest służba. A jeżeli już bierzemy pieniądze, no to jest normalna praca, no bo wiadomo, czy sprzątaczka, czy ktokolwiek inny, co pracuje, 8 godzin przebywa, wykonuje jakąś czynność, musi mieć za to zapłacone. Nikt nie będzie tego robił charytatywnie. I tak jak potrzebna nam jest intergrupa. Do czego nam jest potrzebna intergrupa? No właśnie do organizowania warsztatów, do niesienia informacji. Chodzi o to, że grupa nie pójdzie tam jedna osoba z grupy, grupa jest za mała, żeby na przykład dotrzeć do jakichś instytucji społecznych w danej miejscowości, no tylko idzie już kilka osób, a już do takich instytucji, na przykład jak do służby więziennej, czy do wojska, czy do policji, to już odbywa się to na szczeblu najwyższym, czyli przedstawiciel Biura Służby Krajowej. Biuro Służby Krajowej jest prawną instytucją, która ma służyć naszej wspólnocie. I właśnie to dyrekcja i inni pracownicy Biura Służby Krajowej załatwiają takie sprawy odgórnie. Rozmawiają, załatwiają wejście do zakładu karnego. Idą, rozmawiają z bezpośrednimi przełożonymi więziennictwa, czy można na przykład wejść do danego zakładu karnego, czy można tam utworzyć grupę. Tak samo idą najpierw na rozmowy do służby więziennej, czy do policji. Rozmawia się z szefostwem w policji, czy można zorganizować warsztat informacji publicznej. Jeżeli ktoś się zgodzi, taki zwierzchnik w policji, w danej komendzie, no to wtedy są dopiero spikerzy powoływani, którzy się składają z alkoholików i niosą tą informację do społeczeństwa. Tacy dzielnicowi na przykład, no oni nie wiedzą na przykład, że istnieje wspólnota anonimowych alkoholików, która może pomóc takiemu jednemu czy drugiemu alkoholikowi, który o tym nie wie, robi burdy w domu, przychodzi dzielnicowy, no i go zamyka na myjkę czy tam gdzieś, na dołek tak zwany, a nie wie co dalej, jak pomóc.
A właśnie takie mityngi informacyjne służą temu, żeby te nasze służby społeczne dowiedziały się o tym, że jest coś takiego jak wspólnota anonimowych alkoholików. I my od samej grupy, wrzucając ten pieniądz do tego kapelusza, jak go wrzucimy, to już on nie jest nasz. To już to nie jest pieniądz grupy, to nie jest pieniądz intergrupy. To jest pieniądz całej wspólnoty, który ma służyć alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Organizując taki warsztat, czy tam spotkanie informacyjne, czy to z policją, czy to z wojskiem, czy to z jakimiś służbami przy prezydencie miasta, potrzebne są pieniądze. Do czego? Bo my na takich warsztatach informacji dajemy małe ulotki na temat wspólnoty, taką informację. Potrzebne są pieniądze we wspólnocie na grupie. Potrzebne są po to, żebyśmy mogli kupić pakiet startowy dla nowicjusza, dać mu, wręczyć. Żebyśmy, jeżeli grupa niesie posłanie na przykład do więzienia, żebyśmy mogli od czasu do czasu kupić biuletyn do więzienia. Czy żebyśmy jakąś literaturę mogli zakupić, czy żeby były nasze książki w bibliotece, był taki list otwarty zespołu literatury właśnie do wspólnoty, żeby przekazać, żeby w bibliotekach była nasza literatura, bo jej nie ma. I powstało takie, zespół do spraw literatury właśnie powziął taką decyzję ze 2 lata temu właśnie o napisaniu listu, żeby każda grupa ufundowała, zakupiła jakąś jedną pozycję naszej literatury i żeby to zanieść do bibliotek. I po to wszystko są nam potrzebne pieniądze. Intergrupa, warsztaty. Jeżeli nie są to warsztaty na poziomie grupy, no bo wiadomo, że na warsztaty, które organizuje intergrupa, przychodzi mało ludzi. No więc na warsztaty grupy, no jeszcze mniej będzie, więc lepiej, żeby to się odbywało na poziomie intergrupy, te różnego rodzaju warsztaty. No i wtedy też potrzebne jest zamieszczenie ogłoszenia, czy wydrukowanie zaproszenia, czy ulotki, czy czegokolwiek. No do tego potrzebne są pieniądze. Intergrupy i regiony organizują też zloty radości. I też, żeby zorganizować taki zlot radości, potrzebne, mimo że to się organizuje na poziomie regionu, ale potrzebne nam jest do tego Biuro Służby Krajowej. Bo musimy wynająć obiekt na zorganizowanie takiego zlotu. Musimy wynająć obiekty, uzyskać zgodę i tak dalej. No to już nie załatwi Janek, Franek, czy Basia, czy Marysia, tylko musi przyjść przedstawiciel, czyli dyrektor Biura Służby Krajowej, podpisuje umowy. Wszelkie umowy najmu na poziomie, na każdym, intergrupy, regionu, wszystkie te umowy podpisane są przez Biuro Służby Krajowej. Bo no, ze mną indywidualnie, jak ja nie reprezentuję żadnej instytucji, nikt umowy nie podpisze. A nikt z kolei dla alkoholik też nie weźmie takiej odpowiedzialności, żeby tam podpisać jakąś umowę, tylko właśnie robi to dla nas instytucja, która jest powołana do tego celu, czyli Biuro Służby Krajowej. Wszelkie wystąpienia właśnie też redaguje Biuro Służby Krajowej do tych zwierzchników tych służb, gdzie chcemy dotrzeć. Nie? Czy to do kuratorów naszej miejscowości, czy to właśnie, tak jak mówiłam, policji, czy jest, a już w szkołach policyjnych. Są tam organizowane właśnie takie spotkania informacyjne, że jest coś takiego jak wspólnota anonimowych alkoholików, jak to działa i tak dalej, w szkole policyjnej, w Warszawie, w różnego rodzaju wyższych szkołach, szczególnie na medycynie, są też prowadzone już takie regularne spotkania ze słuchaczami tych studiów,
spotkania prowadzą też alkoholicy. Jeżeli na przykład organizuje intergrupa u siebie jakiś warsztat, no to wiadomo, że zaprasza kogoś z innej miejscowości, no bo wiadomo, że prorokiem u siebie być nie można, no bo nie mamy autorytetu u siebie. Ja mówiąc to u siebie, to tam każdy machnie ręką, a tam. Ale jak przyjedzie już zaproszona osoba z innej intergrupy czy z innego regionu, no to tak, wtedy on jest słyszany, on ma rację, a u siebie to a tam, no co on tam taki, nie? No ja też byłam taka sama. Jeszcze na co powinniśmy wydawać pieniądze? Ja wam powiem, ile ja, będąc we wspólnocie, ile ja sama narobiłam błędów, nie znając tradycji. Jak organizowałam na przykład 20 lat AA we Włocławku, no oczywiście z wielką pompą, zaproszony był prezydent miasta i tak dalej. No, gości bardzo dużo, no ale teraz tak, pozbierałam pieniądze z grup, tam po ile która grupa, bo aprobata była, żeby coś takiego zorganizować, no więc grupy wyasygnowały tam jakieś pieniądze, ale w zamyśle było, no niezgodne z zasadami, że tak, że był klub abstynenta, więc ten klub dostanie pieniądze od prezydenta, no bo na cele takie prezydent daje, no i klub przekaże wspólnocie. No i uważam, że okrężną drogą, ładnie, pięknie, wszystko było załatwione, catering był zamówiony, wszystko. Takie błędy popełnialiśmy, ja też. Na przykład no, z kapelusza kupowaliśmy, jak ktoś ślubował prezent. No bez sensu, takich rzeczy się dzisiaj, wiem, się nie robi. Ale sama, nie znając tradycji, takie rzeczy robiłam. Ktoś umarł na wieniec. No jak to? No członek, no dzisiaj wiem, że jak ja oczywiście powinniśmy jako tam wspólnota, ale wtedy ja wyjmuję portfel i robimy składkę na cokolwiek i to jest dodatkowy pieniądz. Jeżeli organizujemy jakąś rocznicę grupy, to jest tak, jeden kapelusz na niesienie posłania, drugi kapelusz na rocznicę grupy. Przygotowujemy się do tego pół roku czy tam ile. I powiem wam doświadczenie ze swojego podwórka, z mojej grupy. Moja grupa Wieczernik miała 25 lat w październiku. No i żeby dzisiaj świadoma jestem tego, przynajmniej tak mi się wydaje, jak powinnam robić. No więc mówię, jeden kapelusz to jest naniesienie posłania, policzony, zebrany, a teraz drugi kapelusz na rocznicę 25. naszej grupy. No i słuchajcie, naniesienie posłania 20 osób, 17 zł w kapeluszu, nie? Policzone wszystko. No teraz drugi, pozbierane. 90 zł na rocznicę. Czyli Polak potrafi. Lubimy się na rocznicę, to musi być, nie? Tort, to ciasto i no, na to 90 zł. Na następnym mityngu tam było 50 czy 70. No i tak nazbieraliśmy chyba przez, nie wiem, miesiąc czasu to 600 zł nazbieraliśmy. No ale to później, no oczywiście, żeby te pieniądze trafiły do naniesienia posłania, no to było przegłosowane, że to, co nam zostało z rocznicy, przekazujemy dalej na niesienie posłania dla skarbnika i tak dalej. Ale taką mamy mentalność. Jak na rocznicę, no to każdy nie szczędził. No, patrzę, nawet 50 były w tym kapeluszu, to kurczę blade. I też jak byłam na warsztatach, to słyszałam coś takiego. Alkoholik, jak będzie wiedział, na co są potrzebne konkretnie pieniądze, no to od razu jest więcej w tym kapeluszu. Przecież jak było powiedziane na 45-lecie, no to wysyłaliśmy, co przez wiele, ileś tam czasu, nie wiem, przez rok, 50 zł raz w miesiącu na 45-lecie. 45-lecie się skończyło, ale już można wpłacać na 50-lecie, bo już jest konto podane i 50-lecie odbędzie się w Poznaniu. I taka jest u nas mentalność. Jak nie wiemy konkretnie na co, no tylko, że na wspólnotę. I właśnie takie stosowane są teraz u nas na niektórych grupach, podejmujemy takie decyzje, jak mają wyglądać te mityngi.
sumienie grupy podejmuje, że tak, na pierwszym mitingu robimy tam kroki, na drugim tradycje, trzeci miting, no powiedzmy, nie wszystkie są otwarte, no to trzeci jest otwarty, nie ma tematu. I na przykład raz w miesiącu przed mitingiem, czy tam pół godziny, zanim się zacznie, warsztat na temat tradycji, takiej, jaki jest miesiąc. Na przykład w styczniu króciutko, jak każdy z nas rozumie, tradycję pierwszą, tradycję drugą teraz była i no bo wtedy myślę, że jest najlepszy moment, żeby dotrzeć do każdego, jak to będzie się działo na grupie. Na grupie, na mitingu, bo na warsztaty, no to już wiemy, jak chętnie osoby przychodzą na warsztaty kroków, to jeszcze tak, ale tradycji to, no wiele osób mówi, no po co mnie tam tradycje? Nie piję i to mi starsze jakieś tam tradycje wymyślają, a pieniędzy wołają, a już na BSK, to naprawdę, no z takim się spotykam, z takim niezrozumieniem, z takim, że to, na przykład nawet na intergrupy czy na region, no jeszcze będę im dawał na wycieczki pieniądze, na warsztaty, to są wycieczki. Nikt tak, te osoby, które nie pełniły nigdy służby, takiej tam służby delegata czy powiernika, ja jeszcze na spotkania powiernika teraz co kwartał. I na przykład ktoś myśli, że jak pojadę w sobotę rano, że ja tam mam czas wyjść do miasta, czy tam, że to na wycieczkę jest powiedziane. Absolutnie. Zaczynamy o godzinie 10, kończymy spotkanie o 21 w sobotę i w niedzielę zaczynamy od godziny 8.30 i kończymy o 15, no bo każdy ma pociąg, każdy jedzie do domu. Konferencja jak się odbywa, to no... godzina przerwy na obiad i to wszystko. Naprawdę jest dużo pracy, tak jak też Rada Powierników czym się zajmuje. Jest wiele pytań, jest wiele protestów. Przez rok czasu ciągnęły się różne pytania na temat Wielkiej Księgi, czwartego tłumaczenia. A czy to było potrzebne? A kto to wymyślił? A ile tu pieniędzy wzięli? No ale to są takie bzdury, bo przecież to cała wspólnota podjęła decyzję o tłumaczeniu Wielkiej Księgi kilka lat wcześniej. Zatwierdzone zostało przez konferencję krajową, że będzie wspólnota chciała i koniec. A dzisiaj są takie głosy, że o Boże, i my bardzo dużo czasu poświęcamy właśnie spotykając się na te odpowiedzi. No bo napisze alkoholik, kieruje pytanie do Rady Powierników. Rada Powierników musi mu dać odpowiedź. To nie tak, że tam odłoży, tylko trzeba dać odpowiedź. I te wszystkie pytania, to takie zabieranie czasu, to wynika wszystko z nieświadomości. No, ktoś teraz na przykład się obudził, ma powiedzmy dwa lata trzeźwości, nie był wtedy jeszcze w AA, kiedy była podjęta decyzja o tym tłumaczeniu. Jeszcze nie był wtedy we wspólnocie. No i dzisiaj zadaje pytania. Ale jeszcze taki, co ma 2 lata tej abstynencji, zadaje pytanie, to ja rozumiem. Ale taki, co ma 30 lat abstynencji i zadaje takie, a takich jest najwięcej pytań, takich właśnie, powiedziałabym, poniżej pasa. To są pytania niektóre poniżej pasa, naprawdę. I my, no i właśnie bardzo dużo sił i środków idzie na takie mielenie, te wszystkie pytania do konferencji, co są kierowane. Przecież te wszystkie pytania, które dziś są kierowane, one już kiedyś były. One już, odpowiedź poszła do wspólnoty, ale to się tak powtarza i co się zmieni, bo co 3 lata się zmienia, trwa ta służba 3 lata w Radzie Powierników i delegatem też się jest 3 lata.
No także przychodzą nowi i znowu to samo odpowiadają na te same pytania i teraz ma być tak ustalone, jest powołany zespół do spraw pytań i ten zespół ma sprzed 3 lat sprawdzać te wszystkie pytania, które już były. I żeby się nad tym nie zastanawiać, już odesłać po prostu, że w takim i w takim, w takiej, a w takiej skrytce jest już odpowiedź na te pytania, czy była udzielona na konferencji i tak dalej. No, teraz na przykład, jak jeszcze, bo ja miałam za zadanie, jak pozyskiwać pieniądze właśnie ze wspólnoty, bo Biuro Służby Krajowej utrzymuje się, tych tam 7 czy 8 pracowników, utrzymuje się przede wszystkim ze sprzedaży literatury. Sprzedajemy całą naszą literaturę i Biuro Służby Krajowej na swoje utrzymanie czerpie 70% funduszy właśnie ze sprzedaży literatury, a 30% to dotyczy, to otrzymuje Biuro Służby na swoje utrzymanie tylko z dobrowolnych datków, które spływają ze wspólnoty. I jest na przykład... Jest na przykład skrytka Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. To jest skrytka numer 4 z 2019 roku i w tej skrytce opublikowane są wszystkie wyniki z kosztów, z przychodów, z tych dobrowolnych datków ze wspólnoty polskiej. Z 2 lat, z 2017 i z 2018 roku. I niektóre osoby na przykład jak przeglądały tą skrytkę i patrzą, no z regionu na przykład mojego kujawsko-pomorskiego, no jak to? No nic tam nie wpłynęło tych pieniędzy, a przecież dajemy, a przecież intergrupa wpłaca do regionu i tak dalej, albo grupa wpłaca do intergrupy. A dlaczego te pieniądze nie wpadają na przykład na konto Biura Służby Krajowej? No dlaczego? No dlatego, że dużo pieniędzy zostaje spożytkowane na poziomie intergrupy. Grupy wpłacają, no ale skoro intergrupa organizuje właśnie jakieś warsztaty, czy organizuje jakieś spotkania informacyjne, czy to z kuratorami, czy to z policją, czy tam z innymi służbami, zakupuje te pakiety startowe, te ulotki, rozdaje i tak dalej, no bo żeby oni coś się dowiedzieli, to każdy dostaje taką, czy biuletyn, czy broszurę i dlatego te pieniądze no, nie idą do regionu. Wysyła na przykład intergrupa skarbnika na warsztaty skarbników, rzecznika na warsztaty rzeczników, bo takie są ogólnokrajowe warsztaty dla każdej służby, dla kolportera, dla łącznika online, czy tam dla dyżurnego online, są organizowane warsztaty i te pieniądze są spożytkowane na poziomie na przykład intergrupy i niewielka część dostaje się tylko do regionu. Region, a że w ogóle jest mało tych pieniędzy, no to mało idzie, tam już resztki idą do regionu. Region też wydatkuje tam na jakieś cele, które organizuje u siebie. No i tych pieniędzy nie ma. I teraz tak, na ostatnich warsztatach 7 tradycji w Łebie w 2019 roku była mowa, żeby właśnie odejść od tych tradycyjnych, od tej tradycyjnej formy 40, 20 i 20, tylko żeby to był przelewający się kapelusz. Ale niektóre grupy z kolei też mają, im się nie przelewa w tym kapeluszu. I wiecie, dlaczego się nie przelewa w tym kapeluszu znów? Bo w tej chwili bardzo dużo grup podejmuje mitingi tak zwane spikerskie. Zapraszają raz w miesiącu, powiedzmy, na spikerkę jakiegoś przyjaciela z innego regionu, czy tam z innej intergrupy. No w ogóle, no bo tak jak już mówiłam, że zawsze swój to tam jego się nie słucha, tylko jak już przyjedzie z innego regionu, to już ma, lepiej go się słucha. No i tak, spikerowi trzeba zwrócić koszty podróży.
I tak jak nieraz patrzę, to na przykład do Bydgoszczy patrzę, speaker z Gorzowa. We Wrocławku speaker tam z Warszawy. No to te koszty są duże. No i grupy wydają na swoim poziomie też na tych speakerów dużo pieniędzy. I to takie, teraz stało się to modne. W każdym regionie, tak jak u nas słyszę, no mityngi speakerskie. No u nas dwie grupy we Wrocławku, dwie grupy prowadzą raz w miesiącu mityngi speakerskie. No i speakerowi, jak się raz w miesiącu tam odda 150 czy ileś złotych za koszty podróży, zapłaci się za salę, coś tam do więzienia, no to już nie zostaje w tym kapeluszu za dużo, żeby zostawić jeszcze rezerwę i żeby przelać jeszcze do intergrupy, intergrupa do regionu i nieraz jest kłopot nawet, żeby jak w listopadzie jest konferencja, żeby region mógł wysłać czterech delegatów, bo za delegatów opłaca pieniążki za ich transport, za ich pobyt na konferencji opłaca region. No więc jest nieraz bardzo krucho. I to wszystko dlatego, że my no właśnie dajemy mało tych pieniędzy. Tak jak tu Marzenka czytała i tu kolega opowiadał, że ile przepił i przepalił w ciągu miesiąca, w ciągu roku i tak dalej. A do niedawna w kapeluszu były też te złoty bilon, jak ja to nazywam, jeden grosz, dwa grosze, to już powiedziałam, że to jest no faktycznie poniżej pasa taki no grosz, kto to będzie liczył? I tak jakoś trzeba o tym ciągle przypominać. Jak ja zaczynałam swoją przygodę ze wspólnotą, to się dawało złotówkę. Ale to było 29 lat temu. No to dzisiaj ta złotówka to jest 10 zł i to jest naprawdę tak akurat, bo to przez tyle lat to no to jak ktoś widzi to, że tam ktoś się popisuje, ja mówię, ja się nie popisuję, ja po prostu jestem odpowiedzialna, bo dzisiaj z pełną świadomością wiem, że te pieniądze są potrzebne, na co te pieniądze idą i że w każdym roku są te pieniądze rozliczone od co do grosza, na co, ile, kto, kiedy brał, kiedy był wydany na warsztaty ten pieniądz, kiedy kto z tego korzystał i także dzisiaj wiem, że one są potrzebne i ci dyrektorzy są nam potrzebni w BSK i ta sekretarka jest potrzebna po to, żeby odebrać ten telefon i nikt nie będzie to dla nikogo, nikt nie będzie chciał takiej służby, żeby tam siedzieć 8 godzin od 8 do 16 i nazwać to służbą i bez pieniędzy. Także w niektórych, no na świecie, tak jak w Stanach, no to na poziomie regionów są pracownicy zatrudniani, bo są tak duże u nich te regiony, że tam są potrzebni pracownicy już wcześniej. Teraz mamy, zaplanowaliśmy, żeby zmienić ten magazyn, obsługę magazynu, żeby zlecić na zewnątrz, żeby firma specjalistyczna obsługiwała, pakowała, wysyłała i tak dalej. No to oczywiście też zrobił się szum straszny, że powiernicy likwidują kolportaż. Powiernicy likwidują kolportaż. Tragedia taka straszna, że no przecież powiernicy nie likwidują kolportażu, tylko sama ta obsługa pakowania książek, wysyłki książek i tak dalej, a kolportaż na każdym poziomie w dalszym ciągu pozostanie. No ale to też, ile było na ten temat pytań, ile było na ten temat niepotrzebnie zabranego czasu, bo to, no to wszystko właśnie wynika może i z tego brak komunikacji służby, a grupa.
brak, no przyjeżdża taki powiernik czy rzecznik, czy tam przyjeżdża z takiego spotkania, no i być może to nie było przekazane, no powinien to przekazać na spotkaniu regionu, że to się mówi, to się mówi, to się robi, ta komisja się zajmuje tym, tym, no teraz, teraz się zajmuje mój zespół finansowo-budżetowy wydaniem ulotki dla skarbnika, bo taka była podjęta na warsztatach siódmej tradycji. Wszyscy chcieli, żeby została wydana taka ulotka, zwrócili się z tym do konferencji i zespół finansowo-budżetowy wraz z zespołem do spraw poradnika, który też jest tam w tej chwili opracowywany od nowa, że mamy wydać taką ulotkę dla skarbnika. Jeżeli chodzi też o skarbnika, w niej tam ma być zawarte taka kwestia, na przykład kto może być skarbnikiem, żeby skarbnika wybierać odpowiedzialnie, nie żeby, no nie chcę, to nie chcę, ale nie masz nic do roboty, to tam zostań i tak zapchaj dziurę. No też się spotkałam kilka razy z takim właśnie wyborem, że no chciał. Kolega jeden się zgłosił, no chce, to dobra, niech będzie. No ale tak, kolega był niepracujący, nie miał żadnych środków do życia. No i po paru miesiącach no wszystko ładnie, pięknie opowiadał, że zapłacił za lokal, że wszystko. I, no i nawet mówił, jak to ksiądz bardzo dziękował, że płaci i tak dalej. A ten ksiądz spotkał jednego z przyjaciół alkoholików, którego znał i mówi, ty, słuchaj, dlaczego wy już 3 miesiące nie płacicie za salę? No jak to nie płaci? No nie, no mówi, skarbnik nie przychodzi, pieniędzy nie dostajemy i tak dalej. No i dopiero właśnie się zrobiła awantura z tego, dlaczego i tak dalej. No i ten kolega, no po prostu brał te pieniądze z kapelusza na życie. No i więc, i od tamtej pory, to już jest 3 lata, nie pokazał się więcej razy na mitingu. I my takim nieświadomym wyborem kogoś krzywdzimy. No bo ja nie wiem w tej chwili, czy on poszedł pić, czy co on robi, czy jak. Pieniędzy wiadomo, żadnych nie oddał, ale poszedł. To swoim, my wszyscy na grupie, swoim brakiem odpowiedzialności, żeśmy go skrzywdzili, bo to nie to, że żeśmy go wybrali, no i nie. To jest dzisiaj, okazuje się, że to jest jego skrzywdzenie i powinniśmy też brać pod uwagę właśnie taką sytuację, żeby miał unormowaną sytuację materialną, żeby miał jakieś środki do życia, bo jak nie ma, to nawet jak nie bierze z tego kapelusza, to budzi podejrzenia w innych. Nawet taka prosta, no a z czego on żyje, jak nie ma, to pewno sobie tam bierze, z naszych, nie? No to już samo budzi takie podejrzenie i to mówię, tak, okazja czyni złodzieja. I to takie, i właśnie w tych wyborach, no też wybierając tego skarbnika, no też powinniśmy po prostu go zapytać, tak jak do innych służb idzie ktoś i ma powiedzieć coś o sobie. Nie? Jak jest, czy tam rzecznika regionu, czy tam delegata później. No. Także, żeby coś o nim wiedzieć, jeżeli nie wszyscy go znają i tak dalej. Także taka to jest krzywda, no, taka nieświadoma krzywda. Teraz, co chciałam jeszcze powiedzieć na temat... Jest taka fajna ulotka. Datki wrzucane przez nas do kapelusza w ramach siódmej tradycji AA należą do AA jako całości. I tu w tej ulotce wszystko jest napisane na temat Biura Służby Krajowej. Na co potrzebuje pieniądze, czym się zajmuje i tak dalej. Że te pieniądze są potrzebne i właśnie w szczególności realizuje, zajmuje się pozyskiwaniem za pośrednictwem zespołu powierników do spraw międzynarodowych praw i licencji na tłumaczenie, wydawanie i wprowadzanie do obrotu obcojęzycznej literatury AA, zlecaniem tłumaczeń na język polski, drukowaniem książek, broszur i ulotek, wprowadzaniem do obrotu opracowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów na nośnikach elektronicznych i audiowizualnych, przygotowywaniem i rozpowszechnianiem innych materiałów, w tym znaczków, pamiątek i medali opatrzonych symbolem znakiem anonimowych alkoholików, podejmowaniem działań mających na celu ochronę praw autorskich,
Biuro Służby Krajowej wspiera finansowo Międzynarodowy Fundusz Literatury w ostatnich latach kwotą 1 000 dolarów każdego roku z przeznaczeniem na tłumaczenia literatury AA i rozwój struktur służb AA w innych krajach. No, istnieje coś takiego jak niesienie posłania kraj krajowi. Kiedyś ktoś nam też przyniósł to posłanie, że żeśmy się dowiedzieli o wspólnocie, że istnieje też inne wspólnoty nam pomagały, zaopatrywały nas w literaturę, dopóki nie mieliśmy swoich pieniędzy i dopóki my, jako wspólnota polska, nie mieliśmy właśnie na te tłumaczenia, na to wszystko. I w tej chwili przy regionach są takie zespoły, które zajmują się pomocą kraj krajowi. Na przykład Region Białystok współpracuje z regionem Białoruś. Regiony na południu zajmują się współpracą z Węgrami, z Rumunią, z Bułgarią i wtedy no też potrzebne to wszystko finansuje albo region, a jak region nie ma, to zwraca się do Biura Służby Krajowej i wysyła tam odpowiednich służebnych, żeby tam czy powiedzieć o krokach, czy przeprowadzić warsztaty tradycji. Wtedy jest i tłumacz, i potrzebny, ale to też jest niesienie posłania, nasze niesienie posłania kraj krajowi. I potrzebne są na każdym kroku te pieniądze. Jak pozyskiwać? Tu jest druga taka fajna ulotka. Samowystarczalność, gdzie pieniądze i duchowość łączą się. To, co ja wrzucam, to jest moja odpowiedzialność. Czy ja chcę, żeby ten nowicjusz, który przychodzi, dostał pakiet startowy? Czy ja chcę, żeby idąc do więzienia służebni, bo jest służba, która ludzie, którzy się zgłosili, chodzą do więzienia. Czy chcę, żeby oni im zanieśli, powiedzmy, 4 czy 5 egzemplarzy Nadziei. Jest taki biuletyn dla zakładów karnych wydawany przez Biuro Służby Krajowej. Od ubiegłego roku jest ten biuletyn Nadzieja wydawany dla zakładów karnych. I czy ja chcę, żeby na przykład, no stosuje się tu u was, jak byłam 2 lata temu bodajże na mitingach, że na przykład grupa funduje komuś wielką księgę, kto ma na przykład 5 lat nie pije, tak? No to już grupy we własnym zakresie. No to jest też taka fajna zachęta. No, kiedyś jak ja przychodziłam, to nie było tej literatury jeszcze, ale później jak już tylko była, to się ta pomoc jest i do dnia dzisiejszego nowemu dajemy właśnie ten pakiet startowy. Niezbędnik nowicjusza też jest w nowej formie zatwierdzony przez ostatnią konferencję. Ale no, to wszystko trzeba kupić. Mamy sklep, Biuro Służby Krajowej właśnie prowadzi sklep i tam można wszystko kupić, ale na to są potrzebne pieniądze. Także wrzucając ten pieniądz, to ja chcę takie rzeczy, żeby się działy. Właśnie, żeby ta informacja dochodziła, bo jest taka nieświadomość w społeczeństwie nawet o istnieniu wspólnoty, że coś takiego jest. Jestem dyżurną online. No więc ludzie dzwonią na ten telefon do Biura Służby Krajowej. No i zawsze pełnią tamten dyżur 2 osoby. I są takie zapytania, na przykład, czy tam trzeba się zapisać? Ile się czeka na pierwszy meeting? Czy tam się prowadzi jakieś listy? Ile to kosztuje? Czyli nie ma, no brak jest tej brak jest informacji. I także w tej chwili co u nas też preferujemy, żeby na przykład, jeżeli spotyka się grupa w kościele, w salce, no bo przeważnie w Polsce są grupy przy kościołach, no bo są tanie te wynajęcie tych sal i tak dalej, więc dajemy tą dużą ulotkę ze znakiem zapytania, informacje o AA, z numerem telefonu na dole albo jeszcze z informacją nazwa grupy i kiedy się spotyka.
Kościoły mają takie gabloty swoje i tam w dwóch już są, zwracamy się, czy po prostu możemy tam umieścić tą ulotkę. Wiadomo, że tam nie pójdzie tej ulotki szukać alkoholik, nie? On pójdzie szukać gorzały, ale może ktoś z rodziny, może żona zauważy tą ulotkę, może matka, może ktoś i może się tym zainteresuje. I w dwóch przypadkach na stronie, każdy kościół teraz ma swoją stronę, i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu w dwóch przypadkach na stronie kościoła właśnie jest na dole informacja, że jeżeli masz problem z alkoholem, przy naszym kościele jest wspólnota AA, która spotkania ma w taki i taki dzień o tej i o tej godzinie. No super sprawa, to w dwóch kościołach tak zamieścili, no widocznie tam poszli alkoholicy, poprosili i no i ktoś jak przegląda to takie strony, to zauważy i to nawet mówię, nie bezpośrednio może zauważyć ten alkoholik, ale ten ktoś z rodziny może zauważyć i może jakoś ta informacja dotrze właśnie do tego głównie zainteresowanego pijącego człowieka. Ale i takimi wszystkimi dostępnymi drogami no, musimy starać się docierać. No, a tu pieniądz jest na utrzymanie tej strony naszej, no, na cokolwiek. Na wszystko są potrzebne dzisiaj pieniądze. No to ja tyle bym miała. Słucham pytań, informacji. No, te ulotki są dostępne w sklepie Biura Służby Krajowej, także można się zaopatrzyć.